politolog, ekonomista i historyk. Jest badaczem systemów demokratycznych na świecie i zwolennikiem bezpośrednio demokratycznego modelu funkcjonowania ponowoczesnych państw. Co tu dłużej mówić? To ostatnie zdanie mówi samo za siebie. Demokracja nie jest łatwym modelem. Wymaga od nas z jednej strony używania rozumu, z drugiej strony podejmowania wysiłku rozumienia rzeczywistości po to, żeby dokonywać wyborów. Także ja myślę, że ten model demokracji bezpośredniej dzisiaj świetnie przybliży nam tutaj pan profesor. Zapraszamy serdecznie na wykład. Witam państwa bardzo serdecznie. Jak pan dyrektor już powiedział, dziękuję za przedstawienie mojej osoby. Ja jestem historykiem, ekonomistą i politologiem. Na co dzień mieszkam w Szwajcarii, natomiast przedwczoraj przyjechałem do Polski i mam cykl wykładów na temat demokracji bezpośredniej na Dolnym Śląsku. Wczoraj miałem wykład we Wrocławiu. Dzisiaj mam zaszczyt tutaj z państwem się spotkać i parę słów opowiedzieć na temat demokracji bezpośredniej w szczególności. Jutro będę w Brzegu i Namysłowie, a na koniec w Opolu. Szanowni państwo, właściwie ja chciałbym dzisiaj przybliżyć bardziej broszurę. Chodzi konkretnie o tą broszurę, która ma tytuł Demokracja bezpośrednia, podstawowe informacje. I ta broszura została, ja jestem autorem tej broszury, ona została opublikowana, niestety na razie tylko online, wersja papierowa się ukaże. Ta broszura została napisana w celu przybliżenia demokracji bezpośredniej Polkom i Polakom. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że my tutaj w Polsce i nie tylko w Polsce, my właściwie mamy takie wrażenie, że jeśli mówimy o demokracji, to automatycznie, powiedzmy sobie szczerze, mówimy o demokracji parlamentarnej, taką jaką znamy w Polsce, w Niemczech, we Francji i tak dalej. Tymczasem istnieje inna forma demokracji, demokracja bezpośrednia. Ta demokracja bezpośrednia polega na wciąganiu, maksymalnym wciąganiu obywateli w proces decyzyjny, co dla nas może się wydaje nawet abstrakcyjne albo nierealne. Niestety, jednak taka możliwość istnieje. My na co dzień słyszymy ciągle takie słowa jak demokracja, ale ja zawsze powtarzam na moich wykładach, czy my się w ogóle zastanawiamy nad tym, czym ta demokracja jest, co to jest takiego. Wiemy, że to jest system polityczny, wiemy, że to jest sposób na rządzenie państwem. Niemniej jednak państwo zapewne, podobnie jak ja, mamy takie wrażenie, że ciągle ktoś za nas decyduje. Ktoś za nas podejmuje decyzje. I tutaj właściwie chodzi o to, aby odejść od tego modelu elitarnego, od tego modelu demokracji parlamentarno-elitarnej, bo to przecież elity de facto rządzą za nas, i zastanowić się nad tym, czy byłaby możliwość, abyśmy my jako obywatele mogli decydować o naszym losie. I taką możliwość daje nam demokracja bezpośrednia. Szanowni państwo, czy ten system demokracji bezpośredniej, czy on jest idealny? On nie jest idealny, absolutnie nie jest, on nie jest optymalny, ponieważ żaden system demokratyczny, ani prezydencki w USA, ani prezydencko-premierowski we Francji, czy kanclerski w Niemczech, czy ten system, który znamy w Polsce, który ja bardzo chętnie nazywam semidemokracją, a więc demokracją bezpośrednią, one nie są idealne. Niemniej jednak demokracja bezpośrednia jest najlepszym systemem, który jest znany na świecie. Ten system występuje w czystej formie tylko w dwóch krajach na świecie, to jest Szwajcaria i mały kraj, księstwo Liechtenstein. Szanowni państwo, ja w tej broszurze opisuję, jak ta demokracja bezpośrednia funkcjonuje. Chodzi konkretnie o to, aby, jak już powiedziałem, wciągać obywatela maksymalnie do procesu decyzyjnego.
I tutaj od razu nawiązujemy do referendum. Referendum, które jest najlepszą możliwością podejmowania decyzji. Ja świadomie abstrahuję od tego referendum, które było przeprowadzone w Polsce 2 tygodnie temu, ponieważ demokracja bezpośrednia i wyrwane z kontekstu społeczno-politycznego jedno, jedyne referendum, to nie jest to samo. Demokracja bezpośrednia polega na podejmowaniu decyzji przez obywateli, dla obywateli na każdym szczeblu politycznym. To znaczy zaczynamy od gminy poprzez szczebel pośredni, a więc w przypadku Polski powiat, województwo, a skończywszy na szczeblu państwowym. Gmina, samorząd to jest jądro demokracji. To jest ta nasza mała ojczyzna, tam, gdzie my żyjemy. I to jest istotne, abyśmy właśnie na szczeblu gminy mogli podejmować decyzje. Co to oznacza? Przykładowo mamy jakiś projekt w gminie, który przekracza określony budżet i w tym wypadku Rada Gminy już nie może sama decydować. Wówczas należy się spytać społeczeństwa, czy się na to zgadza. To tak funkcjonuje na przykład w Szwajcarii. Budujemy nową szkołę albo budujemy nowy most w gminie, Rada Gminy decyduje. Tak się to normalnie dzieje w tych demokracjach parlamentarnych. W demokracji bezpośredniej jest inaczej. Rozpisuje się referendum i pyta się o zdanie obywateli. Chcecie tego, czy nie chcecie? Obywatele podejmują decyzję w referendum i na podstawie wyniku tego referendum dochodzi do podjęcia decyzji. Ta decyzja musi być wiążąca. Oczywiście, jeśli mówię o referendum, nasuwa się Państwu automatycznie pytanie na temat tego referendum, które zostało przeprowadzone w Polsce 2 tygodnie temu. No cóż, powiedzmy sobie szczerze, że to referendum, ono nie miało wiele wspólnego z demokracją bezpośrednią, niemniej jednak ono pokazało ludziom w Polsce, że może być coś takiego, że może być zastosowany taki instrument i takie narzędzie, jak zapytanie społeczeństwa o zdanie. Niemniej jednak, no tutaj można by dużo mówić na temat tego polskiego referendum, ale ja wracam do klasycznej demokracji bezpośredniej. Chodzi mi również o wymienienie instrumentów proceduralnych, a więc instrumentów pomocniczych, ponieważ ktoś musi referendum zainicjować i to nie o to chodzi, aby partia rządząca przez swoje własne widzimisię decydowała o tym, czy będzie referendum, czy nie. To wcale nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy pewne decyzje mogli podejmować na każdym szczeblu administracyjnym niejako z automatu. Ja już wspomniałem o gminie, ale na poziomie państwa by to funkcjonowało mniej więcej w ten sposób, że istnieje instrument referendum obowiązkowego, na przykład przynależność do organizacji międzynarodowych, Unia Europejska, na przykład Pakt Północnoatlantycki, NATO. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, obowiązkowe referendum powinno również funkcjonować przy zmianach konstytucyjnych, uchwaleniu nowej konstytucji, to jest bardzo istotne. I wreszcie, z drugiej strony istotne jest, abyśmy mieli taką możliwość jako społeczeństwo podejmowania inicjatywy, czyli referendum z inicjatywy obywateli. Aktualnie w Polsce jest taka możliwość, że możemy zbierać podpisy, dokładnie 500 000 w ramach tak zwanej inicjatywy uchwałodawczej. Niemniej jednak ta inicjatywa potem ląduje w Sejmie i w Sejmie jest podejmowana ostateczna decyzja, czy doprowadzić do referendum, czy nie. A tutaj w demokracji bezpośredniej wcale nie o to chodzi.